Siema, dzisiaj David chciał pojeździć koniem, to mu ogarnąłem. No i dzięki, koniec do 100 kg. Dzwoniliśmy po 10 stajniach, no nie ma problemu. A dorośli ludzie czy dzieci? Ja mówię, że no jeden 17-latek i dwójka dorosłych. A ile ważą dorośli? Ja mówię, że no tam Paulina to tam cały nic. A ja to tak 100 ponad. Do 80 kg, do widzenia. Znaczy jest do 100. No nie wiem, może tam z kilogram więcej, nie? Albo dwa. Albo 10, albo 20. Albo 15. Najwyżej delikatnie połamie sobie nóżki, kupimy mu protezy. Nie mów tak, David. Nie. David cały dzień chodzi za mną i się chichra, że śmieszne będzie, jak na przykład koń nie ruszy, albo jak wsiądę na niego i on siądzie, żebym złaził. I cały dzień łazi za mną, tak gada, że jestem za gruby. Ale rumak. Ale rumak. Ja chcę białego konia, ja właśnie nie trawię czarnego. Ja bym brązowego chciał. Właśnie, panie proszę nasterydować konia przed tym wsiadem. Nieprawda, on da radę. Tam normalnie się strzykawki już mrożą przecież. Ale koń biały, rumak, ale kucyk. No pogłaska, jak takiego białego chciałeś. Czemu tylko głaskasz jakbyś... Ty, ale ten mały, to on by podobnie tak pierdolmy mu kolana. Ale on jest fajny, on ma taką grzywę, że szmoczy zasłania. No jest. Co? To musisz im dać tak więcej, oni jedną, nie wiem, że ty mu coś dajesz do mordy. Proszę bardzo. Jest. Ale obrzydliwy. Czemu? To twój jest konik. Jest kupę. Czemu gwizdzisz na konia? A jak je wołać? Co? 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 Pogłaskać. Chciałem tylko. O tyłku. Nasrał na środku i akurat tu musi jeść. Gówno Jadek. Dobra, ja chcę tego kucyka, gównojadek taki fajny. Który kask bierzemy? Tak, żeby pasował. Ale koniara z ciebie. Ten? Trzeba to zapinać, bo nie sięga. Czemu różowy kask wziąłeś? Jak różowy? No, większość czarny jest. Gdzie jest różowy? Pasek. No to pasek, to pasek. On ma dużą głowę. Co jest? Jako myjnia dla koni, pa co? Podjedźmy kiedyś na myjnie konia. Wzmocnienia zakładają. I to tutaj będzie drogę. Nie pękło. Czy jego dupsko się tam zmieni? Weź się. Damy radę. A skąd wiesz tej? Pani powiedziała, że 100 kilo to cały czas mi dokuczają. Że koń se nogi połamie, że będziemy mu protezy nie, kupować. Damy radę. Brawo! Żeby mu wyskoczył już na mięsie. To spokojny koń. Tu koniku, kochany. No dobra, poruszamy. Koń nas nie. Buja. O nie, szybko. Tak jak koń nas buja, tak się bujamy z nim, biodrami. Jak ja mi by nie spaść? Proste plecy, brzuch musimy napiąć. Ręce dziecko, co robię dorosły? Tak się rusza. Chyba to poczuł. On już pić potrzebuje. Weź się, dajcie pić. Ale komu ja przynajmniej się konikowi. Ja, konik. Ej, tymi kopytami on tak sunie, to tak ma sunąć? I on ślady zostawia. Tak ciężko. Ej, tak szczerze to bardzo fajnie. Co tacy zaawansowani jeźdźcy robią? Jeżdżą też tędy, tylko na przykład szybciej, czy...? No, las pójdziemy tylko i wyłącznie na taki właśnie spacerek przed jazdą, tak żeby konia też troszeczkę wychillować. No, głównie jeździmy na placu. Dla zaawansowanych osób to są właśnie albo skoki przez przeszkody, albo właśnie takie bardziej ujeżdżeniowe rzeczy, czyli takie elementy. Może wy na jakimś kucyku się przejedziecie, czy nie ma takich? To wzrosty są wybierane, więc kucyk już troszeczkę jest. Jest za mały dla dużej osoby. Co to ma być, że ja nie mogę na kucyku pojeździć? Jak się nazywa konik? Agentka. Agentka? Myślę, że przyjemniejsze jest jeżdżenie konno niż chodzenie. O, David właśnie pytał, ile w ogóle na godzinę może taki koń biec? No, na wyścigach one biegną około 60 km na godzinę. 60? To na autostradę można. Od 60 jest chyba. Nie doceniliśmy tego kunika. Radzi sobie. Mam wrażenie, jak idę za koniem,
Że zaraz dostanę gonga w łeb. Ja tak, dlatego schodzę, nie podchodzę tak blisko. David idzie przy nocy sam. To fajnie, kurczę. A ile taki koń w ogóle może kosztować? No da się kupić konia za 1000 zł. Żeby dorwać w ogóle zdrowego konia, to jest prawie że rzecz niemożliwa. To jest takie przysłowie, zdrowy jak konia. Teraz pani mówi, że nie da się dorwać zdrowego konia w prawie. Czy to było inne przysłowie? Zdrowy jak ryba? Jak koń chyba też. A to może chodzi o to, że jest się niezdrowym. Właśnie. Dobra, szykujcie się na galop, 60 na godzinę. I David tam w krzakach gdzieś leży. Tak, koń będzie w krzakach leżał, David biegł. Jak bym sobie pobiegał takim koniem, a nie tak szedł. Walka, walka w końcu. Jak było? Fajnie, mógłbym dłużej pojeździć. Kiedy będziesz mógł galopować? Ile jeszcze takich jazd? Jakiego chciałeś konia? O, biały kuń. Jak o, Krzyś? Puśli. On ma 3 kilo. Ząbki, ja się go boję. Ja się uśmiecham do ciebie, David, zobacz. Ale ma zęby. O. On jest upa, upa. Wow. Tak jak koń nas buja, tak się bujamy razem z nim. Okay. Ogólnie takie klepanie go, to jest jak buziak dla niego. To jest tak się zatrzymuje koń. A nie zatrzymał się. Ja do przodu, a ty to stop. Ogólnie na bio konie nie reagują. Dziadek krzyczał bio, tylko potem dodawał kurwa mać na takiej energii. Więc... Nie za dużo David, dziadku. Jak? Nogami? Ale chwilę, bo przerwę techniczną. Co mówię? Na kupę ryłu. A. Co to tamte? Tak, one... Ogólnie z ciekawostek to kiedyś konie miały palce, prawda? I tutaj jak one mają te skrótki na tej wysokości, to są kciuki. A kopyta to taka sobie pomówce. David, czujesz pojednanie z konikiem? Czuję. Patrz. Co? Uniknij. Go. Dziękuję za przejażdżkę, bracie. Takie głodomory? O, no, cały czas tak naprawdę jedzą. Tak jak ty. No, ja mam coś z konia. To masz do mojego gównojadka. Ale ładnie je. Ale dałeś już co? No bo ja mam taką jakby króciutką. Jakby tobie ktoś tak dawał. To... Gównojadek wypluł. No nie, on tylko gówno lubi. Ty gościu. Gówno jadł, obok. Weź wyjmij tamto. Zakopał sobie na później. Taki głupi z mordy. Co ty gadasz? To jest najgłupszy. Z głupszego nie widziałem czegoś. Nie słuchaj go, gówno jadł. David powiedział, że dla niego było za wolno, za spokojnie, więc jutro tutaj na jazdę szybko. Przywitamy się jutro tutaj słowami siema. Co, cięcie? Siema. Idziemy do gównojadka, dobra? Możemy mieliśmy iść. Mieliśmy iść. David dzisiaj dostał tak dużego konia, na którym ja wczoraj jeździłem. Także... Będę galopować na nim. Gdzie jest gównojad? Nie takie miałem pytanie. Gdzie on jest? Ej, nie gównojad, tylko gównojadek. No to właśnie. Jest różnica. Możesz go nie obrażać? A, to on! Tak. Je coś. To nie jest kapsel. Wyprowadzisz tam go? No. Nie ma kupy. Jak można? Nie ma kupy. Można sobie z nim pochodzić? Można, tylko że on potrafi przeciągnąć ludzi na brzuchach. Ociec, dużo siły. Ej, bo kuryta idzie. Cześć, koniku. No przestań żyć. Do kątku. Pojedziemy z nim, jedziemy. Nie wiem właśnie. Tam jakieś maszyny jakieś są. Kupuję. Dawno nie. Chodź, zawracamy. Siad. Siad. Brr.
Nie zjadł kupy, bo martwię się o niego. Dobra, tutaj jest twój dzisiejszy. Mój będzie większy. Ojojoj. Ja chyba wolę gównojadka do galopu. Ten koń jest naprawdę duży. Hugo był mniejszy. Ubrałeś takie różowe kapcie? Tak, bo... bardziej męskie dziewczyny. Możliwe, że są, ale wczoraj taki wziąłem, już mam centymetr do niego. Poza tym on nie jest różowy. Tylko pasek ma różowy. Niebieski jest. Co? Dobra, poklep agentkę na przywitanie. Tak, i gadaj do niej. Agentka. Ale spokojnie, nauka. Będzie dość szybko, ja będę mówiła hop i tak. Co, ale zasuwa. Nie współgram coś z tym koniem. Wow, nie, teraz się nie da. Szybciej, szybciej, David. Szybciej? No to jedziemy. Ciekawe na koniec, jaki speed będzie. Galop. Ulubione moje. Co on tak szybko jedzie? Ale zasuwa. Dużo tu do galopu jeszcze brakuje? No, dużo. To jeszcze nie jest galop. Wieszamy w siebie. Ej, on tu kieruje, naprawdę. Nie, nie, jeżdżaj. Jedź, jedź, jedź. Przestań we mnie jechać. Sprawdź. Dobra, zaraz przyspieszam. Cwaniaku. Jezu, nie, to wiesz, co ty robisz? Zaraz się wydupię. Przyjedziesz mnie. Co to by zgubno? Ej, koniku! Myślałem, że chce mi nogę zjeść. David! No przestań. Boisz się nie konika? Szarp, tak. Boisz się konika? Tak. Biegnij. Nie chcę zasuwać coś. Zmęczona może. Halo! Co ten koń robi? Dobra, chwila przerwy. Jak tam? Cwaniaku. Dobra, wjeżdżam w bas. Co, co Mario? Do głupaty ci tylko w głowie. Rozjeżdżaj, buś ludzi. Ej, przestań! Boisz konika. Patrz co. Prr! A jakbym stał w miejscu, to wejdzie we mnie? Możemy testować. Zróbmy to. Stój, nie bój się, to nic nie zrobi, no. Widzisz? Ej! Co za gnój? Koń to mądry zwierzę, tylko jak głupek na górze siedzi. To jest gorzej. Są na przykład konie, co mają komendy, żeby na przykład nogami tylnymi kopnęły, czy coś takiego? Rekreacyjnych staramy się nie uczyć takich rzeczy, bo jak ktoś gdzieś źle... Zasygnalizuje. Tak. Sygnał daj. Dawidek jest zdolny, pewnie by nauczył zaraz konika. Co? Dęba stawać. Ty, a jak to się robi? Ale trzymaj też. Ciekawe, co robi gównojadek. Pewnie nie. Wodę z powrotem na szyję sobie zakładamy i zdejmijmy jej ochraniacze. Tu to ona za tobą poszła. Ale unik. I co, teraz naokoło trzeba iść, nie? Od środka jeszcze. Nie, 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 David. Patrz, z tej strony. Tu od środka, wiesz co znaczy od środka? No, z tej strony, tak? Zobaczmy, żeby... Nie, no. No stój, no. Ona słabia, to się święci. Nie puszczaj, nie puszczaj. Dobra, jasne. I teraz... I już tam usunąć, David. Można przejść tutaj pod szyją. No i na razie. Mocny temat te konie. Jak tam kowboju?
Ja powiem ci szczerze, że się bałem, jak pewnie wjeżdżałeś. Dopiero jak no przecież wiem. Że się... Ja to się bałem, że się wydupię do tyłu i mnie zgnieciesz. Napierdolę. To ja na to zahamowałbym. Agentka by cię na pewno nie zmieszczyła. Ona jest mądra. Gówno Jadek by po tej przejechał i po kurwie. On jeszcze jest tak przyjebany. On jest ślepy. Ma kurwa włosy dotąd, nic nie widzi. On by przeszedł i nawet nie zauważył. A jak nie, musimy kurwa jakoś tego kucyka stąd wykraść, kurwa, ja nie wiem, to jest plan idealny. Rób mu budę na podwórku. Dzisiaj mogliśmy, nie wiedzieli gdzie jedziemy. Rób mu budę na podwórku. Buda dla gównojadka. Skąd ja tyle gówna załatwię? Dobra, kończymy to chyba. To nara. I naura.